Zobacz, co tu jest. Pamiętam, pojechałem na randkę do Elbląga. No, z Łodzi do Elbląga to jest wyprawa! To jest wyprawa od rana. Szykujesz się, rano musisz, panowie, wiesz, o co chodzi, pod prysznicem te wszystkie paznokcie najpierw obcinać, bo już mi się zawijają. To już się ciężko chodziło przecież, boli mnie. Jak stoję, to mnie boli po prostu, jak idę, to płaczę, no to trzeba to poobcinać. Te wszystkie czarne rzeczy ze skarpetek, z tych rogów, to powyciągać, to polecamy do skrzynki na listy kluczyk, najlepiej do tym idzie. Ale to boli, krew mi leci, prysznic mi nakurwia w głowę, aaa! Już mam dość tej randki, na chuja tam jadę, ja pierdolę, konia se mogę zwalić, a nie, a... Ałaja! Potem z pępka te wszystkie rzeczy, to się zebrało, z tych koszul czarnych, te kule, te faworki, te temperówki, te kondomy, to wszystko. Jadę, słuchajcie, tylko żebyście, ważna informacja, lalka była prześliczna. No, z Instagrama wiadomo, że łatwo teraz fotki ładne, ale była ultra ładna, wiadomo, wieczorem, na pamięci ówki pod kocem, wszystko było gran. Jadę, słuchajcie, niestety zacząłem się orientować podczas spotkania, że ta dziewczyna, no mówiąc wprost, no była głupia, no była głupia, no. I teraz trochę się już znamy i pewnie trochę mi ufacie, że jakby była trochę głupia, to bym wam nie zabierał czasu, prawda? Ultra głupia była! Słuchaj tego, ale teraz się trzymaj krzesła, bo wykurwiam bazuki, uważaj. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Na początku jedziemy samochodem, ona, dziewczyna, jak jesteście same, to ja mówię w imieniu wszystkich facetów, na randkach nie siedźcie cały czas w telefonie, bo to jest, zabija całą imprezę, cały czas siedzi w telefonie, w samochodzie. Zero rozmowy. Leciała płyta Taco Hemingwaya i on tam nawijał taki wers. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, pukałem do ciebie przez szkło. I ja tak, żeby rozpocząć jakąkolwiek rozmowę, żeby zagaić, mówię, ciekawe, co są te DM-y, bo też sam nie wiedziałem. I ona, jak odczarowana. Co ty powiedziałeś? Ja mówię, że nie wiem, co to są te DM-y. Kurwa, wygłupiasz się. Ha, ha. Ja mówię, nie wiem, co to są DM-y. Ty masz 70 tysięcy obserwujących na Instagramie, ty nie wiesz, co to są DM-y? To są direct message, to są prywatne wiadomości na Instagramie. Kurwa, człowiek, to jesteś galaktyki. Ha, ha. Już nie chcę, kurwa, dalej gadać, nie? Ale jedziemy, trochę mnie to podkurwiło. Tu mi się ziemniaczki zagotowały, nie mam takie... I rzuciłem zupełnie weter, patrząc czy z lewej nic nie należy, mówię, zachowujesz się, jakbym nie wiedział jakiejś najprostszej rzeczy, 2x2, czy H2O, mówię, ty wiesz, że to jest H2O w ogóle? Po 5 minutach patrzę, ona kombinuje. Możesz też głupiej ze mnie nie robić, to przedszkolak wie, że H2O to jest, O2 to jest tlen, to będzie coś z pocztą. Aż tak jest, ale pamiętajcie, że przepiękna i to jest z Łodzi do Elbląga też nie jest blisko, kurwa. Ale ja już wiem mniej więcej, co się dzieje. I słuchajcie, mam mnie na wyciągnięcie ręki, a przegląda zdjęcia na Instagramie, wszystkie po kolei. Coś ty tu odjebał? I tam było zdjęcie mojego rozbitego auta, które rozbiłem na autostradzie, doszczętnie. Coś ty tu zrobił? Nie zabijesz nas tym autem? Ja mówię, że tłumaczę jej zgodnie z prawdą, że wracałem z Wrocławia, byłem wykończony i mało tego, jeszcze słuchałem audiobooka, mówię do niej, bardzo fajny audiobook, notabene Stephena Kinga, Cmentarz dla zwierzątek. I ona ładuje, ha, fajnie, ciekawe, czy jest też książka. Nie wymyślisz takiej pokrętnej logiki. Jakbyś chciał żart wymyślić, nie wymyślisz czegoś takiego. Ja mówię, no jak jest audiobook? A mówię, a może nie? A może wkręcić jej piłkę, że są audiobooki bez książek? I niech idzie w świat i głosi słowo, kurwa. Ja mówię, ty, a może nie być? Może nie ma? Może rzeczywiście Stephen King kiedyś pewnego wieczoru u siebie w Stanach w rezydencji zrobił sobie drinka, i dostał takiej weny, że do mikrofonu jebnął z głowy nie wiedzieć czemu po polsku 400-stronicową, wielowątkową opowieść po prostu z pani. I może ktoś to spisze, a może ni chuja nikt tego nie spisze i w Empiku będzie tylko audiobook, nie wiesz tego. Ale pamiętaj, że jest prześliczna, także jeszcze nie zrezygnowałem. Jedziemy dalej, ale bazooka jest największa, dopiero z zawersalki wyjeżdża, kurwa. Armata, przekrzywiony hełm, przeładowanie, trzymaj się, kurwa. Ja mówię, dobra, już wiem, co się dzieje. Mówię, dobra, powiedz mi, jak się nazywa ta knajpa, do której jedziemy, bo ja nie znam Elbląga, jaki to jest w ogóle adres. Już ci podaję, nie ma najmniejszego problemu. Obrońców Westerplatte 32.
ale dajmy też jej szans. Może ja w dziurę wjechałem i przygryzła język. Powiedz jeszcze raz adres, bo ja się chyba... Jesteś głuchy? Obrońców Westerplatte 32. Mówię, zaraz jej powiem, że nie wiem, wentylator mi pierdolnął w samochodzie. I niech idzie szosą po prostu. Idź szosą. Niech te tiry wymijają, idź. Widzisz tą linię? To jest horyzont. Idź do horyzontu. Jak będziesz w środku, zadzwoń, ja przyjadę. No i strasznie głupia, ale to nie jest najgorsze w tej historii. Najgorsze w tej historii jest to, że byłem z nią prawie pół roku. To jest chyba, kurwa, jednak najgorsze. Ja wiem, co dziewczyny teraz myślą. Nie powinien tak o niej mówić, jak byli razem na scenie. Panowie mnie powinni zrozumieć. Czasami tak jest, że dziewczyna po prostu ci wchodzi wieczorem do sypialni, poubiera się w te wszystkie rajtuzy za krótkie, w ten szlafrok, on kompletnie jej nie ogrzewa. Jest w ogóle przewiewny bardzo. Ma te wszystkie rajtuzy, firanki, tutaj jakieś uprząże, tu kajdanki wiszą. Nagle jest w obcasach, w sypialni. Gdzie ona jeszcze idzie? Za śmieciami idzie? Idzie szukać lampy? Co ona robi? I nagle robi... I masz takie... Wow! Chuj, że nie umiesz tabliczki mnożenia. Chodź do wuja, wujo pobuja. Chodź tutaj, zostajesz tutaj na noc. I tak została, no co ja wam pomogę? A że czas szybko leci, no to... Ale słuchajcie, stwierdziłem, że to jest najgorzej. No po to się łączymy w parach, żeby sobie jakoś pomagać. Ja mówię, no stopniowo się dowiadywałem, że jakby no życie z nią to będzie jakaś kurwa droga przez mękę. No nie ogarniała totalnie nic. Mówię, jak tam się jakieś dziecko trafi, jakaś wpadka, jestem wiecznie w trasie, dam jej jakąś prostą sprawę do załatwienia, prawda, żeby nie wiem, poszła dzieciaka do przedszkola zapisać. Ja byłem przekonany, że ona była gotowa zacząć kredą po ścianie przedszkola pisać. Zapisuję moją córkę. Jak ty miałaś na imię? Weronika. Weronikę! To się na wakacjach zorientowałem, że jest tragedia. Zauważycie taką zależność, że czasami się na wakacjach orientujesz, że znajomi, którzy do tej pory wydawali ci się spoko, że są troszeczkę... Nie? Jedziesz, tak spotykałeś się na drinki, na piwo. A, super, fajni ludzie, jedziemy razem, Barcelona, wo! I potem na lotnisku poprowadzi, cześć. Więcej z nimi nie jedziemy, oni są... No jest pojebana. Tak mnie wymęczyła. Pierdoli takie kocopoły. Zwaniamy się. Pojechałem na wakacje, słuchajcie. I teraz umówmy się, jak jesteś w stałym związku, no to zawsze te wakacje musisz mieć zaplanowane już zimą. Ona już musi zimą mieć zaplanowane. Żeby pompon miała spokojnie, może skrobać szybę. Już ma hotel zaplanowany, wakacje ma zaplanowane, lot ma zaplanowany, żeby dziewczyna mogła powiedzieć, jest spokojna, prawda? Facet może mieć tydzień do wakacji, on nie wie, gdzie jedzie w ogóle. Ja nie wiem, gdzie jadę, kurwa. Nie wiem, co ona wymyśliła, nie wiem. Ja w domu został w sumie, kurwa. Posprzątałbym w piwnicy, zagrałbym w playkę na spokojnie, bym przeszedłem Call of Duty, kurwa, nie wiem, gdzie ja jadę. Ona musi... A jak jesteś w nowym związku, to jest czas start do odliczania do pierwszych wspólnych wakacji i ona ci nie da żyć, dopóki te wakacje nie będą ogarnięte. Na każdym kroku, przy śniadaniu, zobacz, to jest wodospad Kuemper Waterfall, tam była Agnieszka z Michałem, no zobacz, jak piękny wodospad, no zobacz, jak piękny. Patrzę, kurwa, to co pięknego w wodospadzie, woda spada ze skały, przegrywa z grawitacją, ja jebę, deszczownica tylko większa, no jest to wszystko. W sklepie jesteśmy najbardziej prozaiczna rzecz na świecie, wybieramy kostkę do kibla, ona jakby jakiegoś zajoba dostała. A może ten drzewo sandałowe? Będziemy mieli w łazience jak na Bali. Chociaż tyle z tych wakacji. Umówmy się, jak kobiecie bardzo zależy, jest gotowa w trakcie robienia loda zrobić. A może Tajlandia? A nie, tam jest pora deszczowa, bez sensu. Wiadomo, że jest w stanie to zrobić. I słuchajcie, pojechaliśmy, ona wybrała przepiękne miejsce, Meksyk na 5 dni. To jest też genialny pomysł, bo jesteś więcej w samolocie niż na plaży, godzinowo. Wychodzi na to. Ale jedziemy, musimy odpocząć, kurwa. Nieważne, jedziemy. Wylatacie skąd? Z Gdańska. Oczywiście, że z Gdańska. Ja mam w Łodzi też lotnisko, ale takie lotnisko mam takie, że mogę wystartować, nie wiem, no. Kurwa, latawcem se mogę wystartować. I wylądować też latawcem. Wow! No, jak ta scena, trochę dłuższe lotnisko jest, no.
Także jedziemy do Warszawy, o której wylot jest, to jest zgadywanka, jest do wygrania nagroda. 7:50 jest wylot z Chopina z Warszawy, o której musisz wstać w Łodzi. O 3:00 od razu strzeliła, wygrałaś taczkę gruzu, jest do odbioru. Od strony stadionu musisz podjechać tyłem. O 3:00 wróciłem z trasy koło północy, więc łatwo policzyć, spałem jakieś 3 godziny. Jestem tak niewyspany, że mnie boli mruganie oczami. Kojarzycie ten poziom niewyspania? Wchodzisz do łazienki, jakby laserami w ciebie napierdalało światło. 3 godziny. Wstaję tak, jakby nie spała całą noc. Pierwszy wspólny urlop! Będzie gorzej niż z ojczymem. Czuję, że będzie, kurwa... Jeszcze gorzej, kurwa. Będziesz nosił moją walizkę, twoja jest o wiele lżejsza. Będziesz nosił moją. Jej wygląda jak różowa lodówka. To się inaczej tego nie da opisać. Lodówka z kółkami, trumna na stojąco, różowa. Trumna lalki Barbie, masz, kurwa. Na cały na czarno będę wyglądał, jak zajebał komuś to walizkę. Nieważne. Słuchajcie, to jest oczywiście, dlaczego musisz wstać o 3:00? Bo musisz pojechać, postać w 74 kolejkach, prawda? Do czego? Do upokarzania cię. Musisz, prawda, wsiąść do zdejmowania paska, do zdejmowania butów, do robienia pajacyków, do kasłania nad gazetą bez gaci. Nie mamy nic w dupie, my na wakacje chcieliśmy, proszę pana. Kokainy, latlerka, nie mam nic w dupie. Dziękuję bardzo. Żeby cię upokorzyć. Oczywiście nam sprzedali takie wakacje, że nie masz tak, że sobie podjeżdżasz pod lotnisko i idziesz na samolot, tylko gdzieś na Woli, stamtąd 40 minut busem, jakbyś właśnie jechał na robotę płytki kłaść, kurwa. Potem rowerem, potem kajakiem, potem paralotnią i dopiero wchodzisz na lotnisko. Wchodzimy na lotnisko, ja jestem tak niewyspany, że mi się wydaje, że mi się śni to wszystko. Czarno od ludzi, kurwa, czarno od ludzi. Ja w przylotach patrzę, kiedy odlatuję. Co ty robisz? W departures się patrzy. W departures, rozumiesz? Urlopos do Mexicos. Lotos departures. Tacos, kurwa, burritos. Nie ma naszego lotu. Nie ma. Nie, że za 4 godziny, nie ma w ogóle. Mówię, jak coś pojebała, to ją uduszę. Mówię, pokaż tę kartkę, pokaż te notatki, bo zmarł jeden moment. Ale wszystko się zgadza. 7:50, lot do Cancun, 15 marca. Mówi, kurwa, wszystko się zgadza. No. A widzisz. A jest 14. I ona robi, o ja cię nie mogę. Mi się tu pokićkało wszystko, że to... I teraz umówmy się, panowie, jakbyś był w stałym związku, no to co byś zrobił w takiej sytuacji, dziewczynie? No, za karę byś ją wywinął w precel i rzucił na te wagoniki z walizkami, żeby ją gdzieś wywieźli w pizdu i nie rozmawiał z nią do Wigilii, prawda? Ale że to był nowy związek, to ja oczywiście zrobiłem. Nie ma sprawy. Lubię taką próbę generalną zrobić przed wakacjami. Czasować wszystko, czy jest wszystko dobrze zaplanowane. Czyli wracamy do Łodzi, po prostu jutro to samo robimy. Tak, dobra, fajnie, wracamy do Łodzi.